Zrezygnowałaś z programu Google Box. Chyba nie miałaś okazji powiedzieć dlaczego i co się stało, więc może cię o to zapytać, bo fani już tęsknią trochę i cię pytają, no, dlaczego? Troszkę się pytają, ale zawsze są powtórki, one będą powtarzane 100 lat, także można tam moją twarz na pewno zobaczyć. Dlaczego? Wiesz co, to wszystko było jak domino. Cały czas coś tam się działo, co mi się powiedzmy nie podobało. Moim priorytetem od praktycznie 2,5 roku, no, odkąd urodził się mój syn Leon, on się stał priorytetem. Jest rodzina moja, później jest make-up, czyli coś, co robię od 15 lat i proszę cię, z tego nie mogę zrezygnować, nigdy nie zrezygnuję. No i gdzieś tam było te gogle, ja nie powiem, że to było złe. Natomiast no, czasami trzeba dokonać wyboru. Nie można chwytać wszystkich sobie za ogon, także tutaj po prostu zdecydowałam. No i mówię, no w międzyczasie parę rzeczy się zadziało takich, że no po prostu no musiałam podjąć tą taką trudną decyzję. Nie powiem, nie była to tylko moja decyzja. Nie mogę zdradzać sekretów za dużo, bo mi nie wolno. Natomiast mogę tylko powiedzieć, że to była decyzja moja, jak i też stacji. Aczkolwiek jakby, no mówię, kostki domina. Czyli ja zaczęłam, a to później już dalej poszło, się rozlało wino i koniec, no. Czyli... Nie jest źle, nie jest źle, jest fajnie, ja się bardzo... Ja nie żałuję, bo czasami trzeba się od czegoś oderwać. Czasami trzeba zacząć coś nowego. Nie wszystko można, mówię, złapać, nie na wszystko ma się czas. I później okazuje się, że robisz parę rzeczy, ale żadnej nie robisz dobrze. Więc powracam do tego, co kocham najbardziej, temu poświęcam najwięcej czasu, to jest dziecku i make-upowi i tego się trzymajmy póki co. Z twoich słów wnioskowałem, że to koniec twojej ogólnie kariery telewizyjnej, czy jest szansa, że gdzieś cię zobaczymy, bo są mnóstwo innych programów, w których gwiazdy TV biorą udział. To znaczy, no, czy oni biorą tak udział w programach, no to... 99 grała wszystko, na przykład Damy Wiśniaczki, na przykład Ta Luna... Nie, na tą chwilę my z TTV jakby zakończyliśmy współpracę. Także nie ma tutaj opcji. Zresztą ja też nie chciałam za bardzo brać udziału w tych programach i to było dosyć widoczne na moim Instagramie. Ja zawsze się dzieliłam z moimi obserwatorami, dlaczego nie było cię w tym programie, dlaczego cię nie było w tym programie. Ja jawnie odpowiadałam, że nie mam na to ochoty, nie mam na to czasu. No a wiadomo, no jak się nie ma czasu, to no wiadomo. No. A nie boisz? Nie boisz się trochę, chociaż masz ugruntowaną pozycję jako make-upistka i malujesz mnóstwo osób, że ten program dał ci trochę takiej popularności, której do tej pory wcześniej nie miałaś, bo chyba trochę tak jest, że może to się zmienić? Czy masz jednak taki grono klientów, że jesteś spokojna o swoją przyszłość? No i to takie ważne dosyć pytanie. Ja się od początku nie bałam. Zawsze jakoś tam spadałam na cztery łapy w życiu. Nie potrzebuję jakichś wielkich achjaktów i tak dalej, także to co mam mi wystarcza. Ja tak naprawdę zanim zaczęłam być w Google, to w swoim gronie, w tym warszawskim gronie make-upowym byłam znana już. Więc to nie było tak, że ja poszłam do programu i zaczęłam być gdzieś tam znana jako make-upistka Ewa Mrozowska. Nie, to już było wcześniej, ja malowałam w CKM-ie. To była taka moja ulubiona nisza, ja zawsze lubiłam te sexy make-upy, także to gdzieś tam fajnie ze sobą łączyłam. I zawsze malowałam też normalnie klientki prywatne, czy to śluby i tak dalej. Także ja od 15 lat tak jak maluję, początki były oczywiście trudne, ale tak mogę powiedzieć szczerze z ręką na sercu, od 10 lat nie narzekałam na brak pracy. I mam nadzieję, że nie będę narzekać, tak będzie. Czy Google? Na pewno Google spowodowało to, że jakby ludzie mogą się może mniej obawiać mnie, mówią sobie, aha, to jest ta Ewa, no to w takim razie ona mi nie zepsuje. Ale czy na pewno myślę, że nic tutaj w tej kwestii się na razie nie zmieni. A za 10 lat to już mogę nie żyć. Mój drogi, no co ty? Nie wykraczajmy aż tak, wiesz, naprzód, bo to nie ma sensu. Czyli co na koniec życzyć ci? Oprócz zdrowia, takich standardowych rzeczy. No to wiadomo, bo bez tego to się nawet nie da utrzymać na nogach podczas makijażu, także byłoby ciężko. Natomiast życz mi tego, żebym była szczęśliwa i żeby to, co robię, dawało mi szczęście. Bo bez tego to żadne pieniądze, nic ci szczęścia nie da. Tylko to, co robisz i to, co dajesz innym, jest bardzo fajne, mi to sprawia przyjemność ogromną. Także jak będą klientki, ja będę szczęśliwa. I tyle, no.
na tym zakończymy. Sama powiedziałam, czego sobie życzyć więcej. Słusznie. Dziękuję bardzo. Życzę też wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie za rozmowę.